Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Dzień dobry, panie aspirancie. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Ilu policjantów pilnuje porządku nad jeziorami Turowskimi? W tym roku jest nas 5. A gdzie stacjonujecie? Mówiło się, że wrócicie po kilku latach nad Jezioro Średnie. Tak, tak, wrócimy na pewno, ale teraz chwilowo, jeżeli kończy się remont po prostu tego nowego posterunku, nowego starego, tak to nazwijmy, a teraz stacjonujemy na Jeziorze Dużym na promenadzie. Tam jest komisariat, z tyłu mamy swoje pomieszczenia socjalne, ale myślę, że od 1 lipca już przeniesiemy się na Jezioro Średnie. To jest lepsza lokalizacja i nie zostaniecie już nad Dużym, będziecie tylko nad Średnim, Najprawdopodobniej tak, będziemy na Jeziorze Średnim. No warunki socjalne na pewno są lepsze, warunki komisariatowe, nazwijmy to tak, na pewno są lepsze. No i tam pomieszczenia przede wszystkim będziemy dzielić z WOPR-em, czyli z ratownikami. Jedno pomieszczenie będzie oddzielone dla nich. A pilnujecie porządku nad wszystkimi akwenami? Tak, akwen Jeziora Dużego przede wszystkim, z racji tego, że jest to jezioro największe, potem Jezioro Średnie, no i na końcu Jezioro Srebrne, no i Jezioro Małe, które jest najmniej uczęszczane, bo wiadomo, że ono już praktycznie tam nie ma wody, zarośnięte, także... Niektórzy mówią, że przypomina kałużę w tej chwili. No, zgodziłbym się z tym. Panie aspirancie, mówił pan o ratownikach WOPR-u. Tak. Kooperujecie na co dzień? Ich jest dużo, jeśli chodzi o wszystkie jeziora? No nie ma ich dużo, bo wiadomo, że to są koszty i dla gminy, i dla prywatnych właścicieli, to są potężne koszty, także nie będzie ich dużo, ja myślę, że około 4 na pewno. No tak, my współdziałujemy codziennie, oprócz tego, że organizujemy jakieś wspólne akcje, wspólne ćwiczenia, no to codziennie ich praca i nasza praca po prostu się powiela, no także musimy współpracować ze sobą. Jakich interwencji jest w sezonie najwięcej? Najwięcej interwencji w sezonie dotyczy ładu i porządku publicznego, to jest przede wszystkim. Czyli? Czyli no, zakłócenia spokoju dla osób wypoczywających, czyli w mieście nazywamy to zakłócenie ciszy nocnej, tak? No, tam, gdzie ludzie wypoczywają, wiadomo, jest młodzież, ludzie też przyjechali się bawić, no nie wszyscy są w stanie to zrozumieć, no prawo jest prawem, po 22 jest cisza nocna, no ale niestety zabawy się przeciągają i do pierwszej, i do drugiej, no i wtedy ludzie dzwonią na policję, że jest głośno, no i niestety musimy interweniować w tych sytuacjach. Do tego alkohol, wiadomo, młodzież na plażach, nie potrafi też zrozumieć, że są dzieci, słowa wulgarne, różne dziwne zabawy, no wtedy policja też jest zobligowana, żeby to, że tak powiem, ukrócić takie zachowanie. A co jest większym problemem? Przestępczość taka typowa, czy brawura letników? No ja myślę, że w tych latach brawura letników na pewno. Przestępczość jako taka też funkcjonuje, wiadomo, że zawsze przestępczość gdzieś ta jest, w każdym kraju ona występuje, w jednym więcej, w drugim mniej. U nas wydaje mi się, już kradzieży samochodów jest dużo mniej, wiadomo, zdarzają się włamania, zdarzają się kradzieże mienia, ale myślę, że większość jest to po prostu przez nieuwagę letników, czyli pozostawianie telefonów komórkowych gdzieś bez opieki, na przykład, nie wiem, wstanę, pójdę po loda i zostawię portfel na wierzchu, no zdarzają się takie sytuacje, no ale niestety, ale wydaje mi się, że głównym tutaj problemem na pewno jest brawura. Brawura, no i dalej wracamy do tego tematu nieszczęsnego alkoholu. Tak? Po prostu on wyzwala w ludziach tak zwaną polską łańską fantazję i źle się to kończy. No właśnie, kiedyś nad jeziorami nie wolno było sprzedawać alkoholu, nie wolno było spożywać. Dziś wszędzie są bary, właściwie tuż przy plaży, a w okolicznych wioskach powstały nawet sklepy nastawione głównie na artykuły monopolowe. No i podejrzewam, że to dla turystów, raczej nie dla miejscowych. Najprawdopodobniej dla turystów. No, mamy wolny rynek, jeżeli ktoś ma pozwolenie, może handlować alkoholem. No, człowiek też może sobie go kupić. Ja mówię, no sam alkohol nie jest problemem. Problemem jest spożycie tego alkoholu i nieumiejętność jego spożywania. No to jest, wydaje mi się, tutaj jest problem. Nie w podaży alkoholu, tylko w nieumiejętnym jego spożywaniu. I dużo jest takich interwencji alkoholowych? No myślę, że to będzie, jesteśmy nastawieni na to, że to będzie gro interwencji. Nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale wydaje mi się, że to będzie gro interwencji związanych właśnie gdzieś w tle zawsze wystąpi ten alkohol. No gdyby pan miał, nie wiem, popatrzeć w przeszłość, co się zmieniało przez te ostatnie kilkanaście lat, co jest głównym problemem? No głównym problemem... Jaki jest trend? Trend jest taki, że na pewno zmniejsza się ilość tych typowych przestępstw, takich, tak jak mówię, no kradzieże samochodów, włamania takie perfidne, jakieś bójki, pobicia, znaczy to się też zawsze zdarza, bo no dalej wracamy, cały czas pokutuje alkohol w tle. Ten alkohol, wiadomo, ludzie się napiją, stają się, co niektórzy, stają się agresywni, nawet no, głównie ci, którzy nie powinni pić tego alkoholu, stają się agresywni, ta agresja wyzwalana gdzieś na zewnątrz, źle ukierunkowana, że tak powiem, no zaczynają się bójki, zaczynają się pobicia, zaczynają się rozboje, ale wydaje mi się, że to z biegiem lat jakoś zmniejsza się ta tendencja i przechodzimy właśnie na bardziej na te zagrożenie takie, kiedyś nie było tyle sprzętu przede wszystkim wodnego, nie było skuterów wodnych, to ja nie wiem, to kiedyś skuter wodny to był naprawdę, to się ludzie schodzili tak teraz, nie wiem, do Ferrari na mieście, to było dokładnie, do tego można by było porównać, także nie było tyle motorówek, no były tylko kajaki, rowerki wodne, to wiadomo sprzęt, który nawet przy zderzeniu, co niewielkie prędkości, nic wielkiego się nie mogło stać, tak? No wydaje mi się, że tu będzie większy problem i na to jesteśmy nastawieni w tym roku, żeby przede wszystkim eliminować nietrzeźwych sterników łodzi, no i w ogóle nietrzeźwych użytkowników sprzętu
wodnego. No to będzie główny nacisk na to będziemy kładli. Czyli zdarzają się tego typu kolizje na dużym jeziorze, tak? No w zeszłym roku, na sam koniec sezonu, nie wiem czy pan słyszał o tym, na pewno było głośno, że na jeziorze dużym doszło do zderzenia motorówki i skutera wodnego. No niestety, na nieszczęście, jedna ofiara śmiertelna, czyli ten, że tak powiem, osoba, która użytkowała skuter, doznała takich obrażeń, że to po prostu umarła na miejscu. Macie wyposażenie też takie wodne, by no, patrolować samo jezioro duże? Tak, oczywiście, że mamy. Mamy 3 łodzie. To są dosyć potężne łodzie, także damy sobie radę na pewno. No, jeszcze chciałbym zapytać o to, co wolno, czego nie wolno nad wodą, bo to, czy są, no kiedyś to było dość proste, wszędzie byli ratownicy, były czerwone, białe flagi, mniej więcej było to uporządkowane. Dzisiaj jest wolna amerykanka, właściwie wszyscy się kąpią gdzie chcą, ratowników jest niewielu, ale chyba są jakieś przepisy, które stawiają tu pewne ograniczenia. No jest, po części jest, na pewno będą wydzielone plaże, które, na których można się kąpać, po prostu będą strzeżone. Tak? Na tych plażach obowiązują pewne przepisy, które są na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która jasno mówi, że tam jest ratownik, który zarządza tym. Ratownik ma prawo oczywiście i nawet obowiązek wyprosić osoby, które są nietrzeźwe, i na takich plażach oczywiście nie wolno spożywać alkoholu. Jeżeli osoba nie posłucha ratownika, który jest tam, że tak powiem, zarządcą tego terenu akurat, to ma prawo wezwać ratownik policjanta i policjant w tym momencie interweniuje i ma prawo po prostu usunąć tam osobę siłą z tego akwenu. Ale jeżeli chodzi o pływanie w innych, jeżeli nie jest to zabronione znakiem, który jest ustawiony, czyli znak zakaz kąpieli, no możemy się kąpać, no nikt nam nie zabroni. Ja mówię, apeluję tu cały czas do rozsądku. Każdy wie, jakie są zasady bezpieczeństwa nad wodą, powinien je znać bynajmniej. I mówię, no jeżeli zachowamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli nie wiem, no dzieci, przede wszystkim trzeba pilnować dzieci, mieć je na oku, to nie jest tak, że rodzice przyjadą, położą się na koc, wezmą sobie jedno piwko czy dwa, a dziecko, że tak powiem, poleci sobie do wody i robi swoje. No niestety, no ja wiem, że Turawa nie jest głębokim kimś tam wyrobiskiem, no tam, no ale woda to jest woda. No mówię, dla dziecka to zawsze jest tak, dobrze. Woda nie wybacza błędów. No i niestety, tragedie się zdarzają. A co mówią przepisy o kąpaniu się pod wpływem alkoholu? No oczywiście ta ustawa, o której wcześniej powiedziałem, zabrania tego. Czyli to jest przestępstwo? Tak. Nie, jest to wykroczenie. Jest to wykroczenie. Sama kąpiel jest wykroczeniem. I co za to grozi? Mandat karny. Wysoki? No, od 20 do 500 zł. A kąpiele w nocy? No bo ułańska fantazja, tak, różnie z młodzieżą, tak, jest, tak, to tak. Nie, no, jest wręcz chodzi, moda na tak, jeżeli pływanie. Chodzi o kąpiel w nocy, nie jest to zabronione. No oczywiście można się kąpać. Przy założeniu, że nie ma alkoholu i nie ma zakłócenia ciszy nocnej. Ciszy nocnej, no i oczywiście jakichś tam nieobyczajnych wybryków, które też się zdarzają. To panie aspirancie, jeszcze zapytam o takie bezpieczeństwo pływających. Dużo jest utonięć? W zeszłym roku było 9 przypadków utonięć, ale na całym województwie opolskim. W Turawie, nad jeziorem Turawskim nie odnotowaliśmy takiego czegoś. Czyli stosunkowo bezpieczne tak, są te tak, jeziora. Dosyć bezpieczne, no, no i oby tak zostało. To pewnie dlatego, że jezioro duże nie jest zbyt głębokie, a przynajmniej tak. Raczej się tam ludzie nie kąpią, bo też stan wody jest taki, jaki jest. No niestety mamy tą wodę, jaką mamy. Wiadomo, że w lecie występuje zakwit sinic tych nieszczęsnych. No zapach jest po prostu no, ciężki do, że tak powiem, do wytrzymania. No i no, nie zachęca to na pewno do kąpieli. No ale jest jezioro średnie, gdzie woda naprawdę jest czysta. Sam sprawdzałem, wiem. Także można tam się naprawdę kąpać. Też nie jest to głęboki akwen. No ale no, mówię, no woda to jest żywioł, także... No trzeba, apeluję do rozsądku przede wszystkim. No. Ogniwo działa od 16, były już jakieś interwencje, czy to spokojnie? Teraz, no wczoraj powiem szczerze, były no głównie interwencja, dochodzimy jeszcze do takiej sprawy jak wjazdy do lasu samochodem. Wiadomo, to jest artykuł 161 kodeksu wykroczeń, który zabrania wjazdu samochodem do lasu. Tym bardziej, że tam są wyznaczone parkingi. Są parkingi, no są niestety płatne, no na to my nie mamy wpływu, to jest teren gminy, no gmina wiadomo, że też ma dochody jakie ma, więc czerpie z tego korzyści, ale są znaki drogowe, które naprawdę obligują do tego, jeżeli jest zakaz wjazdu, apeluję, proszę się stosować do tych znaków, bo naprawdę no, nie będziemy przymykać na to oko, bo czasy mamy takie, ja nie wiem, człowiek przyjeżdża nad wodę wypocząć, a tak naprawdę najchętniej wjechałby na plażę samochodem, otworzył drzwi, wystawił kocyk i się koło niego położył. No, nie jestem w stanie tego pojąć, no ale tak jest, no niestety mamy teraz taką tendencję. Każdy ma samochód i uważa, że skoro go ma, to musi nim wjechać wszędzie. I za to grozi też mandat. Oczywiście, że tak. No to ostatnie pytanie, ogniwo będzie działało do kiedy? Kiedy jest koniec sezonu? Do 15 września. Włącznie.
15 września. Mam nadzieję, że zakończymy sezon bez ważniejszych wypadków, no i przede wszystkim bez jakichkolwiek tych najgroźniejszych, czyli no, mam nadzieję, że zakończy się tak jak w zeszłym roku. Bez przypadków śmiertelnych. Bez przypadków śmiertelnych. No niestety, tak jak mówiłem wcześniej, w zeszłym roku wystąpił taki wypadek, no ale no mówię, na wypadki losowe naprawdę nie mamy wpływu, ale będziemy starać robić wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego nie dopuścić. Gościem Radio Opole był dziś starszy aspirant Sebastian Mulik, szef Ogniwa Wodnego nad Jeziorami Turawskimi. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.